Zanim postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy wysoka frekwencja bezrobotnych na tegorocznych targach pracy w powiecie starogardzkim to dobrze czy źle, zapytajmy, dlaczego takie targi są w ogóle organizowane i czy nie wystarczy standardowa działalność Urzędu Pracy. Łatwiej nam przekonywać pracodawców do tego, żeby wzięli udział właśnie w tej imprezie, ponieważ tutaj przychodzą głównie osoby, które chcą autentycznie to zatrudnienie podejmować. Lub są to również osoby, które w tej chwili pracują, a chcą zmienić zatrudnienie. Oczywiście kontakt bezpośredni między pracodawcą a potencjalnym pracownikiem jest w tym wypadku nie do przecenienia. Myślę, że to jest najlepsza forma poszukiwania pracy. A pracodawcy też mają tutaj przegląd sporej liczby kandydatów do pracy i też sobie mogą wybrać najlepszych pracowników. W tym roku targi odwiedziło około 1000 osób poszukujących zatrudnienia, a swoje oferty przedstawiało ponad 40 pracodawców i nie tylko. Mamy taki duży projekt outplacementowy, to już jest druga edycja tego projektu. I w ramach tego projektu mamy szereg takich usług, które wspierają osoby na rynku pracy, czyli poradnictwo zawodowe, pośrednictwo, szkolenia zawodowe, a także bardzo dużą taką ścieżkę wsparcia dla osób, które planują rozpocząć działalności gospodarczej. Czyli narzędzia podobne do tych, którymi dysponują urzędy pracy, ale program ten dedykowany jest tylko tym bezrobotnym, którzy utracili pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, bądź są na wypowiedzeniu. Na poszczególnych stanowiskach specjaliści tłumaczyli, na czym polega praca, w której poszukują obecnie pracowników oraz warunki, które kandydat musi spełniać. Wykształcenie średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej w przypadku mężczyzn i oczywiście pozytywne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, czyli testy sprawnościowe, badania lekarskie w postaci komisji lekarskiej i oczywiście badania psychologiczne. Już tradycyjnie na starogardzkich targach pracy obecne były też szkoły przygotowujące młodych ludzi do uczestniczenia w rynku pracy w niedalekiej przyszłości. Technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny to są zawody, które niewątpliwie wpływają na to, że z chwilą kiedy mamy raz, że osoby w podeszłym wieku, dwa, osoby, które pracują, podejmują pracę, potrzebują zostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanej opiekunki. Prowadzimy w Kociewskim Centrum Kształcenia Ustawicznego zarówno liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jak i szkołę policjalną. Oprócz tego organizujemy wiele kursów zawodowych, takich kwalifikacyjnych, według tej nowej formuły. Oferty pracy prezentowane dzisiaj zarówno przez urząd, jak i pracodawców określone były dosyć precyzyjnie. Chodzi mi głównie o elewację. Ratownik budowany, ale żeby się zajmował tylko i wyłącznie elewacjami. Koordynator logistyk serwisu, technik serwisu instalator, montażysta, operator w zakładzie recyklingu, a także potrzebujemy osoby na staż jako sprzedawca internetowy, technik logistyk serwisu i inżynier przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakładzie recyklingu. Doradca klienta. Potrzebujemy do działu kredytów i do działu ubezpieczeń, w zależności od tego, gdzie dany pracownik będzie się czuł lepiej. Jeżeli chodzi o produkcję tak naprawdę, to przede wszystkim blacharze, stolarze. Natomiast jeżeli chodzi już o zawody, znaczy o miejsca pracy w biurach, to głównie inżynierowie. Takie zapotrzebowanie często nie pokrywało się z oczekiwaniami i kwalifikacjami bezrobotnych. Myślę, że jako kierowca. Specjalista do spraw kadr. Technik informatyk. W zawodzie sprzedawcy. Opiekuna do osób starszych. Pracownik biurowy. Czy to dobrze więc, że tylu bezrobotnych odwiedziło dzisiejsze targi pracy? Na pewno idealną byłaby sytuacja, kiedy frekwencja osób bezrobotnych na takich targach byłaby zerowa. Ale do ideału nam daleko i przy 22% stopie bezrobocia należy robić wszystko, aby ją obniżyć i nawet kilka umów o pracę zawartych za przyczyną takich targów jak dziś powinno cieszyć.